Wydawnictwo Dolnośląskie przedstawia Robert Galbraith. Wartka, śmierć. Część pierwsza. Przełożyła Anna Gralak. Czyta Maciej Sztur. Produkcja Audioteka. Moim boginiom: Lynn Corbett, Ayn Kelly i Jill Pruitt. Junonie. Ceres i Astarte. Gdy, jak wartka śmierć, dopadniecie czas, Dylan Thomas, when, like a running grave. Ponieważ zaszło to tak daleko, szło stopniowo. Szło od tego, że nie usunięto wystarczająco wcześnie tego, co usunąć należało. I Ching, Księga Przemian Prolog Nie każdy ma w takim samym stopniu zdolność do zapytywania wyroczni. Potrzebny jest do tego jasny i spokojny umysł, wrażliwy na kosmiczne oddziaływania ukryte w niepozornych, wróżebnych łodygach. Richard Wilhelm ze wstępu do I Ching Księga Przemian. Korespondencja Sir Colina i Lady Sally Enzorów z ich synem Williamem, 13 marca 2012 Willu, Wczoraj, ku swojemu przerażeniu, dowiedzieliśmy się od Twojego osobistego opiekuna naukowego, że rzuciłeś studia i dołączyłeś do jakiegoś ruchu religijnego Jeszcze bardziej zdumiało nas że nie porozmawiałeś z nami na ten temat ani nie zadałeś sobie trudu by nam powiedzieć dokąd się wybierasz Jeśli kobieta odbierająca telefony w siedzibie powszechnego kościoła humanitarnego nie kłamie z członkami tego kościoła można się kontaktować jedynie listownie dała mi słowo że ten list do Ciebie dotrze. Ani ja, ani Twoja matka nie rozumiemy, dlaczego tak postąpiłeś, dlaczego najpierw z nami nie porozmawiałeś, ani co Cię skłoniło do porzucenia studiów i przyjaciół. Bardzo się o Ciebie martwimy. Prosimy, skontaktuj się z nami niezwłocznie po otrzymaniu tego listu. Tata. 16 kwietnia 2012. Najdroższy, Will. Pani w siedzibie kościoła mówi, że list od taty dostałeś, ale wciąż nie otrzymaliśmy od ciebie odpowiedzi, więc nadal bardzo się martwimy. Przypuszczamy, że możesz być na farmie Chapmana w hrabstwie Norfolk. W najbliższą sobotę o godzinie 13 będziemy z tatą w New Inn, we wsi Ruton. Proszę, Will. Spotkaj się tam z nami, żebyśmy mogli porozmawiać. Tata znalazł trochę informacji na temat powszechnego kościoła humanitarnego i wygląda na to, że to bardzo interesująca organizacja, dążąca do wartościowych celów. Doskonale rozumiemy, dlaczego ci się spodobała. Willu, nie próbujemy zniszczyć ci życia. Naprawdę chcemy cię tylko zobaczyć i upewnić się, że wszystko u ciebie w porządku. Twoja kochająca. Mama. 29 kwietnia 2012. Drogi Willu, wczoraj odwiedziłem centralną świątynię PKH w Londynie i rozmawiałem z kobietą, która uparcie twierdziła, że przekazano ci nasze poprzednie listy. Ponieważ jednak nie zjawiłeś się w sobotę na spotkaniu i nie przysłałeś nam żadnej wiadomości, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ona mówi prawdę. Czuję się zatem w obowiązku oświadczyć, na użytek twój, albo osoby, która być może nielegalnie otwiera twoją korespondencję, że wiem na pewno, iż jesteś na farmie Chapmana że nigdy nie opuszczasz jej bez osób towarzyszących i że sporo schudłeś. Wiem też, że nikt oprócz członków kościoła nie ma wstępu na tę farmę. Willu, jesteś bardzo inteligentny. Lecz fakty są takie, że jesteś autystykiem i nie po raz pierwszy ktoś tobą manipuluje. Jeśli do 5 maja do nas nie zadzwonisz albo nie dostaniemy od ciebie własnoręcznie napisanego listu, zawiadomię policję. Jestem w kontakcie z byłym członkiem powszechnego kościoła humanitarnego i chciałbym, żebyś się z nim spotkał. Jeśli Kościół nie ma nic do ukrycia i przebywasz na farmie Czapmana z własnej i nieprzymuszonej woli, jego członkowie nie będą mieli nic przeciwko temu, żebyś się z nami spotkał i porozmawiał z tym człowiekiem. Willu powtarzam: Jeśli do 5 maja nie dasz znaku życia zawiadomie policję. Tata. 1 maja 2012. Drodzy kolinie i sali, dziękuję za listy. U mnie wszystko w porządku. Jestem bardzo szczęśliwy w PKH i zrozumiałem tu wiele rzeczy, których nigdy wcześniej nie rozumiałem. Tak naprawdę nie mieszczę się w spektrum autyzmu. To etykietka, którą mi przyczepiliście, żeby usprawiedliwić kontrolę, jaką mi narzucaliście przez całe moje życie. Nie jestem waszym obiektem cielesnym. I w przeciwieństwie do was nie kieruję się względami finansowymi ani materialistycznymi Z waszego ostatniego listu wnioskuję, że kazaliście komuś obserwować farmę Chapmana Jestem dorosły i to, że w dalszym ciągu traktujecie mnie jak dziecko, które należy szpiegować Dowodzi jedynie, jak bardzo nie mogę wam ufać Poza tym doskonale wiem, z którym byłym członkiem PKH chcecie mnie poznać to bardzo niebezpieczny, podły człowiek, który skrzywdził wiele niewinnych osób. Radzę wam, żebyście więcej się z nim nie kontaktowali. Prorokini zabrana przez morze błogosławi każdego, kto oddaje jej cześć. Will 2 maja 2012 Drogi Willu, bardzo się ucieszyliśmy, gdy dostaliśmy twój list, lecz... Trochę nas zaniepokoił, bo w ogóle cię w nim nie rozpoznajemy, kochanie. Willu, prosimy, spotkaj się z nami. Jeśli będziemy mogli się zobaczyć, przekonamy się, że jesteś szczęśliwy i wiesz, co robisz. O nic więcej nie prosimy, tylko o spotkanie twarzą w twarz, kochanie. Będę z tobą zupełnie szczera. Tata, rzeczywiście. Zlecił komuś obserwowanie farmy Chapmana, ponieważ bardzo się o ciebie niepokoi, ale przyrzekam, że to się już nie powtórzy. Tata się z tego wycofał. Willu, nikt cię nie szpieguje i nie chcemy cię kontrolować. Chcemy cię tylko zobaczyć i usłyszeć od ciebie, że jesteś szczęśliwy i działasz z własnej, nieprzymuszonej woli. Kochamy cię i zapewniam, że chcemy dla ciebie jak najlepiej, mama. 12 maja 2012 Drodzy kolinie i sali Spotkam się z wami w centralnej świątyni przy Rupert Court w Londynie 23 maja w południe Nikogo ze sobą nie przyprowadzajcie zwłaszcza żadnego byłego członka kościoła ponieważ nie zostanie wpuszczony Prorokini zabrana przez morze błogosławi każdego kto oddaje jej cześć Will 24 maja 2012 Drodzy Kolinie i Sali, zgodziłem się z wami wczoraj spotkać, żeby udowodnić, że jestem zupełnie szczęśliwy i mam pełną kontrolę nad swoimi decyzjami. Obydwoje dowiedliście swojego wysokiego poziomu egomotywności i braku szacunku dla mnie oraz znieważyliście ludzi, których szanuję i kocham. Jeśli skontaktujecie się z policją, albo znowu każecie mnie obserwować, podam was do sądu. Kościół zorganizował mi badanie u lekarza, który zezna, że jestem w pełni władz umysłowych i że próbujecie wywierać na mnie nadmierny wpływ. Poza tym skontaktowałem się z prawnikami PKH. Mój fundusz powierniczy należy wyłącznie do mnie, a ponieważ dziadek zostawił te pieniądze mnie, a nie wam? Nie macie prawa mnie powstrzymywać od wykorzystania tego spadku na rzecz dobra. Prorokini zabrana przez morze błogosławi każdego, kto oddaje jej cześć. Will 16 marca 2013 Najdroższy Willu Wiem, że piszę to w każdym liście, ale proszę... Proszę skontaktuj się z nami. Rozumiemy i szanujemy Twoją chęć pozostania w PKH. Chcemy jedynie wiedzieć, że jesteś szczęśliwy i zdrowy. Najbardziej chcielibyśmy spotkać się z Tobą. Willu, minął ponad rok. Bardzo za Tobą tęsknimy. Przesłałam Ci na farmę Chapmana prezent urodzinowy. Mam nadzieję, że dotarł. Proszę, Willu, skontaktuj się z nami. Nikt nie będzie próbował cię przekonać do odejścia z PKH. Chcemy jedynie, żebyś był szczęśliwy. Tata gorzko żałuje niektórych słów, jakie powiedział podczas naszego ostatniego spotkania. Nie jesteśmy na ciebie źli, Willu. Po prostu rozpaczliwie za tobą tęsknimy. Tata doda list od siebie, a ja chcę tylko napisać, że kocham cię całym sercem... I po prostu chcę mieć pewność, że wszystko u ciebie w porządku. Mama. Willu, szczerze przepraszam za to, co powiedziałem o kościele w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że zdołasz mi wybaczyć i że się z nami skontaktujesz. Mama bardzo za tobą tęskni, podobnie jak ja. Twój kochający. Tata. Fragmenty pisma kancelarii prawniczej Coolidge i Fairfax skierowanego do pana Kevina Peerbrighta, byłego członka Powszechnego Kościoła Humanitarnego. 18 marca 2013. Prywatna i poufna korespondencja prawnicza zakaz publikowania, transmitowania i rozpowszechniania. Szanowny panie, Niniejsze pismo opiera się na założeniu, że jest pan osobą odpowiedzialną za blog Prawda o powszechnej sekcie, który prowadzi pan jako były członek PKH. Wpis na blogu z kwietnia 2012 roku: Powiązanie z Merton”. 2 kwietnia 2012 roku opublikował pan na blogu wpis zatytułowany Powiązanie z Eilmerton – Post ten zawiera różne fałszywe i wysoce oszczercze twierdzenia na temat PKH. W pierwszych akapitach czytamy: Ogromna większość coraz liczniejszych członków, zwabianych do kościoła przesłaniem równości, różnorodności i działalności dobroczynnej, nie wie, że powszechny kościół humanitarny zrodził się ze wspólnoty Aylmerton. Owianej złą sławą komuny z siedzibą w hrabstwie Norfolk, która w 1986 roku została zdemaskowana jako przykrywka dla pedofilskiej działalności rodziny Crowterów. Większość członków wspólnoty Aylmerton aresztowano razem z rodziną Crowterów, lecz ci, którym się poszczęściło i uniknęli prokuratorskich zarzutów, zostali na terenie wspólnoty, którą przechrzcili na farmę Chapmana. Ci zatwardzialcy założyli później PKH. Każdy dociekliwy czytelnik wywnioskuje z tych słów, że PKH jest w istocie kontynuacją wspólnoty Aylmerton pod inną nazwą oraz że działalność PKH przypomina działalność wspólnoty Aylmerton, zwłaszcza w odniesieniu do pedofilii. Oba twierdzenia są fałszywe i wysoce oszczercze dla naszych klientów. Co więcej, sformułowania ci, którym się poszczęściło i uniknęli zarzutów prokuratorskich oraz zatwardzialcy sugerują dociekliwemu czytelnikowi, że osoby pozostałe na terenie wspólnoty dopuszczały się bezprawnych czynów podobnych do tych, za które aresztowano rodzinę Krauterów. W twierdzeniu tym nie ma ani krzty prawdy, jest ono fałszywe i wysoce oszczercze dla członków PKH i jego rady przełożonych. Stan faktyczny. W rzeczywistości tylko jeden członek PKH należał kiedykolwiek do wspólnoty Aylmerton to pani Mazu Ways, żona Jonathana Waysa, założyciela i przywódcy PKH. W chwili rozwiązania wspólnoty Eilmerton, Merton, Mazu miała 15 lat i na procesie zeznawała przeciwko braciom Crowther. Informacje te są dostępne w archiwach państwowych i z łatwością można do nich dotrzeć za pośrednictwem akt sądowych oraz doniesień prasowych na temat tej sprawy. Pani Ways. Otwarcie mówiła o swoich traumatycznych doświadczeniach we wspólnocie Aylmerton, także na spotkaniach członków kościoła, w których osobiście pan uczestniczył. Nie tylko daleko było jej do tego, by poszczęściło jej się i uniknęła prokuratorskich zarzutów, lecz sama padła ofiarą krouterów. Insynuowanie, że brała udział w nikczemnych, bezprawnych działaniach krauterów, lub w jakikolwiek inny sposób je aprobowała, jest wysoce oszczercze i sprawiło pani Ways ogromną przykrość oraz ból. Ponadto, poważnie zaszkodziło i prawdopodobnie dalej będzie szkodzić reputacji pani Ways i PKH. Grozi panu za to odpowiedzialność karna. Wpis na blogu. Z 28 stycznia 2013 Wielki Charytatywny Przekręt. 28 stycznia 2013 roku opublikował Pan wpis zatytułowany Wielki Charytatywny Przekręt, w którym stwierdza Pan: Tak naprawdę jedynym celem PKH jest gromadzenie pieniędzy i wychodzi mu to wyjątkowo dobrze. Podczas gdy lepiej znani członkowie mogą sobie pozwolić na głoszenie wiary w wywiadach prasowych, od szeregowych członków wymaga się, by codziennie chodzili po ulicach z puszkami na datki i przebywali tam bez względu na pogodę i stan zdrowia, dopóki nie złożą swojej ofiary. Każdy szeregowy członek musi przynieść co najmniej 100 funtów dziennie, gdyż w przeciwnym razie naraża się na gniew. Tayo Waysa, wybuchowego egzekutora Kościoła i zarazem starszego z dwóch synów Jonathana i Mazu Waysów. Nazwanie pana Tayo Waysa wybuchowym egzekutorem zostanie odebrane przez dociekliwego czytelnika jako sugestia, że pan Tayo Ways to agresywny, nieprzewidywalny tyran. Taki wizerunek jest wysoce oszczerczy dla pana Tayo i prawdopodobnie poważnie zaszkodzi zarówno jego reputacji, jako przywódcy kościoła, jak i samemu P.K.H. W dalszej części pisze pan, dokąd trafiają te wszystkie pieniądze? Dobre pytanie. Ci, którzy odwiedzą należące do kościoła ustronie na farmie Chapmana, zauważą, że podczas gdy zwykli członkowie rozkoszują się doświadczaniem niezmechanizowanego rolnictwa, śpiąc w nieogrzewanych stodołach i zamieniając swoje puszki z datkami na motyki i pługi ciągnięte przez konie, warunki, w jakich mieszkają przełożeni i celebryci, są znacznie bardziej komfortowe. Główny budynek farmy powiększono i wyremontowano, doprowadzając go do zdecydowanie XXI-wiecznego standardu, wyposażając w basen, jacuzzi, siłownię, saunę i prywatne kino. Większość przełożonych jeździ nowiuteńkimi, luksusowymi samochodami, a Jonathan Ways, głowa kościoła, znany jego członkom jako Papa Jay, posiada nieruchomość w Antigui. Osoby odwiedzające centralną świątynię przy Rupert Court mogą także zauważyć coraz bardziej ekskluzywne elementy wyposażenia że nie wspomnę o haftowanych złotem szatach przełożonych prostota, skromność i dobroczynność raczej korupcja, dwulicowość i próżność. Także w tym przypadku każdy dociekliwy czytelnik tego postu zinterpretuje go w ten sposób. Że Rada przełożonych bezprawnie przywłaszcza sobie środki przekazane na cele dobroczynne i albo bierze je do swojej kieszeni, albo przeznacza na luksusowe wyposażenie i odzież na własny użytek. To twierdzenie jest całkowicie fałszywe i wysoce oszczercze dla Rady przełożonych. Stan faktyczny. Jak można się dowiedzieć z archiwów państwowych, pani Margaret Cathcart Bryce, zamożna wieloletnia członkini Kościoła, za życia przekazała na jego rzecz znaczne środki w formie datku na remont Farmy Chapmana. A gdy zmarła w 2004 roku, Rada Przełożonych została jedynym beneficjentem jej testamentu, co umożliwiło Kościołowi nabycie w centralnym Londynie, Birmingham i Glasgow nieruchomości przeznaczonych na spotkania członków Zgromadzenia. Pana wpis na blogu zawiera kilka całkowicie fałszywych twierdzeń. Na farmie Chapmana nie ma ani jacuzzi, ani basenu, a pan Jonathan Ways nie posiada i nigdy nie posiadał nieruchomości w Antigui. Wszystkie samochody należące do przełożonych kościoła zostały kupione za ich własne pensje. Pana twierdzenie, że wymaga się od członków kościoła zebrania stu funtów dziennie, gdyż w przeciwnym razie narażają się na gniew pana Tayo Weissa, Także jest zupełnie fałszywe. Cała działalność finansowa kościoła jest otwarta i przejrzysta. Żadne środki finansowe zebrane na cele charytatywne nigdy nie były przeznaczane na utrzymanie i remont farmy Chapmana, ani na nabycie siedziby PKH w Londynie, czy podniesienie jej standardu, a przełożeni nie czerpali z tych środków żadnych korzyści osobistych. Sugerowanie, że PKH Albo jego rada przełożonych są skorumpowani, dwulicowi i próżni, jest wysoce oszczercze zarówno dla kościoła, jak i dla jego rady, oraz może poważnie zaszkodzić reputacji PKH. Za to także grozi odpowiedzialność karna. Wpis na blogu z 23 lutego 2013 roku: Prorokini zabrana przez morze. 23 lutego 2013 roku opublikował pan wpis zatytułowany Prorokini zabrana przez morze, w którym zawarł pan szereg oszczerczych i głęboko krzywdzących twierdzeń na temat śmierci przez utonięcie w 1995 roku Daiju, pierworotnego dziecka państwa Wejsów, którą PKH uznaje za prorokinię. Członkowie PKH doskonale zdają sobie sprawę, że choć teoretycznie wszyscy prorocy są równi, jeden jest równiejszy od innych. Prorokini zabrana przez morze stała się centralną postacią w kulcie PKH, mającą własne rytuały i odrębne praktyki religijne. Bez wątpienia początkowo Mazu Ways pragnęła w jakimś sensie zachować przy życiu zmarłą córkę Daiu Ways, ale teraz przy każdej okazji wykorzystuje swój związek z prorokinią zabraną przez morze. Po praniu mózgu bardzo nieliczni członkowie kościoła mają odwagę spytać, choćby szeptem, co takiego sprawiło, że siedmiolatka, która utonęła w morzu, zasłużyła na status prorokini. Jeszcze mniej osób ośmiela się zwrócić uwagę na dziwny zbieg okoliczności. Pierwsza żona Jonathana Waysa, zawsze wymazywana z historii PKH, także utopiła się przy plaży w Cromer. Zawarte w tym akapicie twierdzenia i insynuacje nie mogłyby być chyba bardziej obraźliwe, krzywdzące i oszczercze dla państwa Waysów oraz dla całego PKH. Sugestia, jakoby pani Ways wykorzystywała tragiczną śmierć swojej córki, to podłe pomówienie, wysoce oszczercze dla pani Ways zarówno jako matki, jak i przełożonej kościoła. Ponadto Dociekliwy czytelnik, przeczytawszy w jaki sposób używa pan sformułowania dziwny zbieg okoliczności w odniesieniu do przypadkowego utopienia się pani Jennifer Ways, prawdopodobnie wysnuje wniosek, że jest coś podejrzanego, albo w śmierci pani Jennifer Ways, albo w tym, że życie Dai Ways zakończyło się tragicznie w podobny sposób. Stan faktyczny 29 lipca 1995 roku, siedmioletnia Dai Ways utopiła się w morzu przy plaży w Kromer. Jak z łatwością można się dowiedzieć z archiwów państwowych oraz z akt sądowych i materiałów prasowych poświęconych dochodzeniu w sprawie jej śmierci. Wczesnym rankiem Daju została zabrana na plażę przez członkinie kościoła, która nie spytała rodziców dziewczynki o pozwolenie. Gdy do państwa Waysów dotarła wieść, że ich córka utopiła się, pływając bez nadzoru, byli zdruzgotani. To, że niektórzy zmarli członkowie kościoła zostają po śmierci prorokami, jest elementem systemu wierzeń PKH. Przekonania religijne są chronione brytyjskim prawem. Prawdziwą historię tragicznej śmierci pani Jennifer Ways także można poznać z akt sądowych i doniesień prasowych na temat dochodzenia w tej sprawie. Pani Jennifer Ways zginęła po południu w dniu święta narodowego w maju 1988 roku. Cierpiała na epilepsję i doznała w wodzie napadu grand mal. Mimo starań okolicznych pływaków, którzy ruszyli jej na ratunek, utonęła. Podczas dochodzenia liczni świadkowie zeznali, że pana Jonathana Waysa nie było w morzu w chwili śmierci pani Ways. Gdy dowiedział się, co się dzieje, wbiegł do wody, lecz było już za późno, aby uratować jego żonę. Pan Weiss był zrozpaczony przed wczesną śmiercią pierwszej żony i bynajmniej nie wymazał jej ze swojej osobistej historii, lecz publicznie oświadczył, iż ta tragedia pogłębiła jego kiełkującą wiarę religijną, w której szukał pociechy. Wszelkie sugestie, że było inaczej, są fałszywe, podłe i wysoce oszczercze dla pana Jonathana Waysa. Ponadto wysoce oszczercze, jest określanie kościoła mianem sekty albo sugerowanie, że jego członków poddaje się praniu mózgu. Wszyscy członkowie PKH należą do tego kościoła z własnej, nieprzymuszonej woli i mogą go opuścić w dowolnym momencie. Podsumowując... Korespondencja mailowa byłego członka PKH, pana Kevina Peerbrighta, Sir Colinem Enzorem. Kevin Peerbright, 20 marca 2013, pismo od prawnika PKH do Sir Colina Enzora. Drogi Kolinie, dziś rano dostałem pismo od PKH nakazujące mi zamknąć blog, bo w przeciwnym razie za to zapłacę. Postawią mnie przed sądem, itp., itd., czyli to, czym grożą wszystkim byłym członkom. I dobrze. Chcę, żeby ta sprawa trafiła do sądu. Nie mam jednak pieniędzy na prawnika, więc zastanawiałem się, czy nie mógłbyś mi pomóc, ponieważ w sprawach o zniesławienie raczej nie dają adwokata z urzędu. Robię to dla wszystkich, którym piorą tam mózgi. Także dla Willa. Trzeba rzucić światło na to, co te dranie wyprawiają. Praca nad książką idzie bardzo dobrze. Poza tym wszystkie podejmowane przez nich przeciwko mnie działania pozwolą mi dopisać nowe rozdziały Pozdrawiam, Kevin Sir Colin Enzor, 20 marca 2013 Odpowiedź na pismo od prawnika PKH do Kevina Peerbrighta Drogi Kevinie z przyjemnością pomogę pokryć koszty honorarium prawników. Polecam własnych, rentonów, którzy już wiedzą o niegodziwych działaniach PKH w odniesieniu do naszego syna. Informuj mnie o postępach. To wspaniale, że praca nad książką idzie dobrze. Moim zdaniem, ta publikacja wiele zmieni. Z pozdrowieniami, Colin. Fragment wywiadu z aktorką Noli Seymour. W magazynie Zeitgeist. Styczeń 2014. Pytam o dwa małe chińskie znaki wytatuowane tuż pod lewym uchem Seymour. Nowe dodatki do jej już i tak obszernej kolekcji body artu. Och, zrobiłam je sobie w ubiegłym miesiącu. Oznaczają Jinzi, czyli złoto. To nawiązanie do złotej prorokini z powszechnego kościoła humanitarnego. Wcześniej poinformowano mnie, że Seymour nie będzie odpowiadała na pytania o swoją przynależność do kontrowersyjnego PKH, lecz skoro sama poruszyła ten temat, pytam, co sądzi o negatywnych pogłoskach na temat tego kościoła. No i nie chcę o tym rozmawiać, odzywa się jej PR-owiec, lecz klientka go ignoruje. Och, lit. Mówi, przewracając swoimi olśniewającymi błękitnymi oczami. Czy naprawdę jest coś strasznego w chęci pomocy bezdomnym i dania chwili wytchnienia dzieciakom, które na co dzień opiekują się bliskimi? Poważnie. Czy ludzie nie mają nic lepszego do roboty, niż atakować miejsce, które czyni jedynie dobro? Mówię serio, dodaje, pierwszy raz pochylając się do mnie z poważną miną. Powszechny kościół humanitarny. To najbardziej postępowa religia wszechczasów. Jest bardzo spójna, dąży do upowszechnienia, ponieważ właśnie takie jest życie i taka jest ludzkość. To poszukiwanie jedności i pełni. To jedna z tych rzeczy, które naprawdę mi się tam podobają. No bo we wszystkich religiach są jakieś elementy prawdy, ale nie zobaczymy jej, dopóki ich nie połączymy. Dlatego jest tam olbrzymia różnorodność. Studiujemy różne święte księgi. Powinnaś przyjść na spotkanie, masa ludzi przychodzi z ciekawości, a potem już tu zostaje. Nie jestem zaskoczona, gdy po tych słowach interweniuje PR-owiec Seymour, przypominając Noli, że mamy rozmawiać o jej najnowszym filmie. Korespondencja mailowa Ser Colina Enzora z jego prawnikiem Davidem Rentonem. Sir Colin Enzor 27 maja 2014 Fundusz Powierniczy. Willa Enzora do Davida Rentona. Drogi Davidzie, przepraszam, że podczas naszej porannej rozmowy telefonicznej poniosły mnie emocje. Zapewne rozumiesz, że cała ta sytuacja daje mi się we znaki, zwłaszcza w świetle niedawnej diagnozy postawionej z sali. Doskonale zdaję sobie sprawę, że Will jest pełnoletni i ma prawo odmówić poddania się dalszym badaniom psychiatrycznym, lecz jestem sfrustrowany sytuacją, w której się znaleźliśmy, przypominającą zagadkę o jajku i kurze. Mówisz, że aktualnie nie ma podstaw, by sędzia orzekł niepoczytalność Willa. Mój syn dołączył do niebezpiecznej sekty i zerwał wszelkie kontakty z rodziną oraz dawnymi przyjaciółmi. Już samo to z pewnością dowodzi jego niezrównoważenia i stwarza podstawy do dalszej oceny lekarskiej. Sam fakt, że ten doktor Andy Joe jest jednym z przełożonych PKH, powinien go dyskwalifikować jako osobę leczącą i oceniającą stan zdrowia członków tego kościoła. Zdaję sobie sprawę, że Joe jest czynnym zawodowo psychologiem, ale przecież z powodu jego przynależności do PKH powstaje tu co najmniej rażący konflikt interesów, jeśli chodzi o ocenę stanu zdrowia psychicznego bezbronnych członków kościoła, będących w posiadaniu olbrzymich funduszy powierniczych. Jak wiesz, na czwartkowym zebraniu zostałem przegłosowany przez powierników Will'a, których większość uznała, że nie ma podstaw prawnych, by pozbawić go dostępu do tych środków finansowych. Oznacza to, że łączna suma pieniędzy, które Will podjął z funduszu, odkąd przyłączył się do PKH, sięgnęła 95 tysięcy funtów. Nie wierzę, że Will kiedykolwiek zamierzał wpłacić wkład własny na zakup domu czy samochodu, ponieważ wciąż mieszka na farmie Chapmana i nic nie wskazuje na to, by zapisał się na naukę jazdy. Jak ci wspominałem przez telefon, Kevin Pierbright jest gotów zeznać w sądzie, że takim zamożnym osobom, jak Will, podsuwa się tam szablony pism w celu ich odręcznego przepisania we wniosku o wypłatę środków finansowych. Nikt, kto zna Will'a, nie uwierzyłby, że to on napisał dwa ostatnie pisma do Rady Powierniczej. Ponadto zauważyłem, że gdy chodzi o położenie łapy na gotówce, Will nie wspomina o prorokini zabranej przez morze. Byłbym Ci wdzięczny za każdą radę dotyczącą tego, jak przezwyciężyć impas, w którym się znaleźliśmy? Uważam, że chorobę Sali wywołał stres, jaki przeżywała w ciągu dwóch ostatnich lat. Obydwoje wciąż bardzo martwimy się o syna. Twój, Colin. David Renton, 27 maja 2014. Odpowiedź na Fundusz Powierniczy Willa Enzora. Do ser Colina Enzora. Drogi Kolinie, dziękuję za maila doskonale rozumiem, że to niezmiernie stresująca sytuacja dla ciebie i sali. Szczerze wam współczuję, zwłaszcza w świetle niedawnej diagnozy postawionej sali. Choć obaj mamy wątpliwości i pytania dotyczące powszechnego kościoła humanitarnego, jest to legalnie zarejestrowany podmiot, którego nigdy nie postawiono skutecznie w stan oskarżenia. Niestety, jeśli chodzi o ewentualność wezwania na świadka Kevina Peerbrighta, mam obawy związane z jego wiarygodnością. Już musiał usunąć z bloga poświęconego PKH zamieszczone tam nieścisłości, a w część jego zarzutów pod adresem tego kościoła trudno uwierzyć. Zwłaszcza w jego relacje z objawień proroków, które przypisuje działaniu sił nadprzyrodzonych. Jeśli znasz jakichś innych byłych członków PKH, których można by nakłonić do złożenia zeznań w sprawie stosowania ograniczenia wolności, podsuwania szablonów pism i tak dalej, chyba moglibyśmy pójść z tym do sądu, lecz obawiam się, że jeśli twoim jedynym świadkiem będzie Kevin. Masz bardzo nikłe szanse. Kolinie przykro mi z powodu tej ponurej prognozy. Jeśli uda ci się znaleźć innych byłych członków Kościoła, z przyjemnością wrócę do tematu. Wszystkiego najlepszego. David. Fragment wywiadu z pisarzem Gilesem Harmonem, magazyn Clicklit, luty 2015. Kliklit. Niektórzy czytelnicy zauważyli w najnowszej powieści bardzo głęboką zmianę w pana podejściu do religii. Giles Harmon. Tak naprawdę to nie jest żadna zmiana. To postęp ewolucja. Jestem po prostu na tej ścieżce o kilka kroków dalej niż byłem. Jedyne, co się wydarzyło, to że przypadkiem natknąłem się na wyjątkowy sposób spotkania się z czymś, co według mnie jest powszechną potrzebą boskości, lecz nie pociąga za sobą żadnego zła towarzyszącego tradycyjnym religiom. Wszystkie tantiemy ze sprzedaży pewnego świętego poranka przekaże pan powszechnemu kościołowi humanitarnemu? Tak, zgadza się. Jestem pod ogromnym wrażeniem zmiany, jakiej PKH dokonał w życiu wielu, bardzo wielu bezbronnych ludzi. Na pana pierwszym spotkaniu autorskim doszło do incydentu. Trzeba było wyprowadzić byłego członka PKH. E, może pan to skomentować? Dowiedziałem się od policji, że ten biedny człowiek cierpi na bardzo poważną chorobę psychiczną. Ale nic więcej nie wiem. Słyszał pan o uwagach pod adresem PKH, które wygłasza publicznie Sir Colin Enzor? Zwłaszcza o tym, że PKH to sekta? To kompletna bzdura. Trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek grupę, która mniej przypominałaby sektę. Tam roi się od inteligentnych fachowców, lekarzy, pisarzy, nauczycieli. A cały etos to swobodne zgłębianie rozmaitych filozofii i systemów wierzeń, w tym ateizmu. Zachęcałbym każdą inteligentną osobę o otwartym umyśle, rozczarowaną tradycyjną religią, by wpadła na zebranie PKH, ponieważ moim zdaniem zaskoczy ją to, co tam znajdzie. Korespondencja mailowa Sir Colina Enzora z Kevinem Pirbrightem. Sir Colin Enzor, 2 marca 2015. Spotkanie autorskie Gilesa Harmona do Kevina Peerbrighta. Drogi Kevinie, ze skrajnym niezadowoleniem przeczytałem o Twoim zachowaniu na spotkaniu autorskim z Gilesem Harmonem. Nie pojmuję, jaką korzyść miałoby Twoim zdaniem przynieść któremuś z nas publiczne obrzucenie szanowanego pisarza obelgami. Biorąc pod uwagę, że Roper Chart jest także wydawcą Harmona, nie zdziwiłbym się, gdyby zerwano z Tobą umowę. Colin. Kevin Pirbright, 20 marca 2015. Odpowiedź na spotkanie autorskie Gilesa Harmona do Sir Colina Enzora. Gdybyś tam był, zrozumiałbyś bez trudu, dlaczego wstałem i powiedziałem Harmonowi, co o nim myślę. Takie pieprzone, bogate pojebusy jak on i Nolly Seymour nie mają pojęcia, co się dzieje na farmie Chapmana Wykorzystuje się ich jako narzędzia do rekrutacji, a oni są kurwa zbyt głupi i aroganccy, żeby to zauważyć Książka utknęła w martwym punkcie, więc Roper Chart prawdopodobnie i tak mi podziękuje Zmagam się z mnóstwem spraw, które dotąd chyba wypierałem Pewnego wieczoru podano wszystkim dzieciom napoje, które, jak teraz sądzę, musiały zostać zaprawione jakimiś narkotykami. Śnią mi się koszmary o karach. Poza tym są długie odcinki czasu, których w ogóle nie pamiętam. Czuję wokół siebie obecność prorokini zabranej przez morze. Jeśli stanie mi się coś złego, to będzie jej wina. Kevin. Listy Sir Colina i Lady Enzorów do ich syna Williama. 14 grudnia 2015 Drogi Willu, lekarze dają mamie trzy miesiące życia. Błagam, skontaktuj się z nami. Mama zadręcza się myślą, że może Cię nigdy więcej nie zobaczyć. Tata. 14 grudnia 2015, najdroższy Willu, umieram. Proszę, pozwól mi cię zobaczyć. To moje ostatnie życzenie. Proszę, Willu, nie mogę znieść myśli, że odejdę z tego świata nie zobaczywszy cię. Willu, bardzo cię kocham i zawsze, zawsze będę cię kochała. Gdybym mogła przytulić cię jeszcze raz, umarłabym szczęśliwa. Mama. 2 stycznia 2016, drogi Willu, wczoraj umarła mama. Lekarze myśleli, że będzie z nami dłużej. Jeśli jesteś zainteresowany, Udziałem w jej pogrzebie. Daj mi znać, tata.